Widzowie, jesteś mu takiej pani, która chciała, żebym jej zrobił boiler i zrobił wodę. No i podjąłem się tego, tutaj wczoraj pani zrobiłem, ma ciepłą wodę, była pani bez ciepłej wody. No i to wszystko jak na razie. I niech mi pani pokaże ten, jak to się nazywa? No ten od wody, zakręcający, bo ja nie wiem, gdzie tutaj jest. Gdzie ma pani stąd ten zakręcający? Wodę. A ma pani tą latarkę może? Bo tu ciemno dosyć jest. Mam latarkę, bo tu nic nie ma na róbki. Mhm. On wszystko wybierze. To jest wszystko jego. U mnie w domu to jest wszystko jego. Czy pan, który stoi tutaj na końcu sali, jest posłem? Chcę i mogę robić otwarty, ale czy aż tak? Wizyta nieproszona do gościa jest skrócona. Jak widać, gość przyszedł do pomocy z platformy. Proszę pan, jest parlamentarzystą, czy nie? I te pakuły też dać? Co dać? Te włosie, tak, tak. Te włosie też. Nie wiem, gdzie tu może być. Moje pakuły, bo tu... Od zakręcania wody, tu jest jeden. Ja jestem modlewnikiem, to jestem, wie pan. Proszę? Ja jestem modlewnikiem z zawodu, technik odlewnik. To jest moja robota tutaj, ten, to jest moja praca dyplomowa, tutaj ten koszyczek. To jest moja praca dyplomowa. Tam to jest łosiężne. Łosiężne pomalowane farbą. Takie tłumaczenie, że otóż ten pan A ten kran, raczej no, te zakręcanie wody jest w piwnicy, tak? Tak. I ta piwnica to jest ta mała klitka tutaj. A ja zaraz pójdę do piwnicy. To... O. To jest do powieszenia tam na tym. A tu jest ten kran. A co to? Jezu. A ten kran? Gdzie go chce pani? Ten kran to no. Musi być tam na umywalku. Ale ten tutaj ma pani, to nie chce go pani? Tego kranu co tutaj jest? Którego? Tego co tu jest. On jest dobry przecież, działający. Dobry, ale on jest stąd. On był tu. Ale tu możemy pani, raczej mogę pani zamontować ten prysznic, co ma pani tam, ten z wężykiem. No to prysznic to jest, proszę pana, właśnie od tamtego kranu. Nie, on tutaj, bo on tu nie ma wylotu na ten, na węża do góry. No to nie wiem. To ten lepiej, żeby pani tutaj zamontować, a tamten, żeby tam został. I ja pani tam zrobię tą rurę, żeby ona była przeczyszczona. Nie, jak pan uważaj, do widzenia, bo ja przecież tym nie będę rządzić. Te pakuły niech pan weźmie sobie. A pokaże mi pani jeszcze ten kran z wężykiem. Trzeba. Mam go, no. O, uszczelki są, to akurat. Nie będzie trzeba dokupywać. Ta piwnicę ma pani otwartą, ja tam zejdę i zobaczę. Nie, jest otwarta piwnica. Nie? Nie, jest zamknięta i proszę pana, ja dlatego pana nie chcę puścić, bo tam nie ma światła, bo on wyłączył. A ja mam światło. Tutaj, mam światło. Prosiłam go, żeby mi włączył, bo ja pójdę, bo ja muszę iść do piwnicy po drewno, przynieść sobie drewno. Wczoraj zniosłam dwa worki, wszystko spaliłem. Czy pani była bez ciepłej wody? I tak jak mówiłem wcześniej, zrobiłem. Ma ciepłą. No i prosiłam jeszcze właśnie o te krany. A że pani jest jakby tak w potrzebie, no to zdecydowałem się, że zrobię. To jest ogólnie koleżanka mojej mamy. No, a też warunki takie średnie, bym powiedział. Ja je. Tak? Je takie suche jedzenie. A co to jest? Bo ja, suche jedzenie, które dawałam tu. Znaczy, wie pani, mój pies bardziej mokre je, ona nie lubi suchego. Aha. No, no ale jak się ma zmarnować, no to może ten drugi zje. No ten drugi na pewno no. Zje. No to jak chce pani to można dać, to ja ten. No, tu nie sobie leży. No. Bo to szkoda, żeby leżało. Nie wiem, co tu jeszcze jest włożone. Może z tych kranów jeszcze coś. To jest oferta dla wszystkich Polaków, którzy chcą pracować. Nie, tutaj już nic nie trzeba. Wystarczy mi chyba tych narzędzi już. Tutaj uszczelkę mam, Francuza mam, żeby odkręcić. Wszystko jest.
Tylko ten. Do zakręcania wody mi się. Żeby tam zacząć tą pracę, tak. Klucz, ale jaki klucz, to ja nie wiem. Tam... A tam w tej kuchni co tu się zatkało, że to nie spływa? To idzie tam. Czemu to się nie chce zatknąć? O, tutaj idzie tak. I tutaj. Tam jest. Nigdy się wodą nie interesowało. O, to chyba nie będzie takie proste, jak się wydaje. Tu jest ładnie zatkane. Nie wiem. Pokombinujemy, może się uda. Tu jest przepychaczka. Gdzie ta woda może iść? Zobaczymy ten Francuzem, może od tego to jest zakręcenie. W ogóle nie przywitałem się, siemka widzowie. Mechanik. To jest zakręcone porządnie. No to kurde, nie złamał. Dupy mi nie widać? Chyba nie. Dobra, nic. Będziemy musieli zejść do tej piwnicy i zobaczyć, jak to tam wygląda. Jak przy pani... W ogóle jak ma pani na imię, bo ja nawet nie ten. Nie wiem, czy pani mówiła? Proszę pana, a już mam. Mhm. Bo poznam sobie tu klucz. Bo ja muszę wszystko mieć schowane. Bo jak tylko mam na wierzchu, to już zaraz licho weźmie. Tu ma pani poświecę. To jest do kuchni tej, do piwnicy. Ja sobie muszę ubrać buty i proszę pana i tam potem zejść po drewno. A pan może sobie wejść. Jak pan wejdzie do... Bo tam takie są pokładzione cegły. Tak. To najpierw do tego okienka wejść i potem tam są te cegły, żeby pan nie spadł, żeby pan sobie coś nie zrobił krzywdy. No. I na prosto tego jest zakręcanie. I tam jest przykryte taką ochroną z drewna. To odstawić i dopiero zakręcić. A to już pan zobaczy, bo pan jest zdolny chłopak. Tak. I tam jest przykryte, te drugie drzwi się otwiera tym kijem, co tam jest taki metalowy. To jest tu, tak? I to, żeby do piwnicy położyć tą kłódkę i to, żeby nie zamarzło, bo tam się nie ma takiego mrozu. Pan? Tak, otworzyłem, no. No to teraz tam jest takie coś, tak, to jest taka breka. To tym tam to drzwiczki otworzyć. I pani tu włazi? Pani tutaj włazi? Tak, w taki mały ten? Daje pani radę? Nie słyszę, tam tą otworzyć i teraz trzeba wejść do środka. O kurka. Dam radę, o Jezu, jak tu jest ciasno. To jest to drewno. Tu jest woda, ta? Tak czy nie? Chwilę, tu jest tak. O, pani sobie tutaj nieźle radzi. Zobaczcie, taka ma kliteczka, ledwo się przez to przecisłem. A ona tu wchodzi i sobie drzewo sama rąbie. Wysportowana jest. Tutaj ta rura idzie. Gdzie to jest? O, tu jest ta kanalizacja. Kurde, żebym się przestraszył, co tak sykło. Tu jest woda ciepła. Tutaj jest ta kanałka. Gdzie to jest? Chwila. Tu będzie ta wanna chyba. To
myślę. Czy tu? Tu jest na zero. Dobra. Też jest jakiś wężyk od wody. Tu, tu i tu. Tam, coś się tam już pani wydziera. Nie wiem, o co chodzi. Kto to jest? Tutaj. Dobra, to zakręcimy. No, to jest woda, dobra. Tak. Tu jest jeszcze jeden. To też na wszelki. Żeby nic tutaj nie czasło. O kurwa, moje plecy. Bardzo, bardzo ciasno. Sprawdzała pani, czy jest woda? Dobra, nie ma. Zakręciłem. No chyba nie do końca, bo cały czas się leje. Chyba, że z tego się wylewa. Dobra, poczekamy chwilę. To też zakręcimy na razie. O, chyba zakręcone jest. Dobrze, chodzimy do roboty. Dobrze mi będzie widać? Chyba dobrze. Plan jest taki. Tu mamy kranik. Tu mamy kranik, zmieniamy na ten. Nic chyba trudnego. Już nie raz zmieniałem. Pasi. Chyba pasi. No dobra, nie wiemy. Już to plany skoczymy. Przepraszam, to że tyle mnie nie było. No, jakoś to. Ja jestem jak coś, proszę pani. Już przyszłem. Pani. Jestem już, zakręciłem tą wodę. Tak? Tak, zakręciłem. Tak, jest pan do tej wody. No. To jak przychodzą z wodociągu, to się śmieją, że ja mam tak poza tykane. Zaraz pani będzie miała, będzie śmigać. Coś syczy, ale chyba nikt się nie leje. O, no jest. A tutaj jak to jest zrobione? To chyba musi ściec to, co było. No i jedziemy. Sorry widzowie, że tyle mnie nie było, no. Starałem się coś nagrać, ale jakby nie wiem co, a tutaj akurat tak wyszło u pani, że jest co robić. No i robimy, nie? No. Pani też się zgodziła, żebym sobie tutaj nagrał. Ja też to nie robię, wiecie. Za kasę, tylko charytatywnie, bo mnie poprosiła. Moja mama, żebym tu przyszedł. Ten pani pomógł. Tak jak mówiłem, że koleżanki są. Jak, proszę pani, cisza była w nocy? Nikt nie przychodził? Dobra, demontowany jest.
Nie wiem, kto to tutaj zamontował. To jest ciemno. Co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Co, jakaś przedłużka czy co? Co, ja będę musiał całym kranem kręcić? Nie wiem. Nie wiem. Z tym światłem muszę coś wykombinować. Tak. Jest git. Proszę pani! Proszę pani! Proszę pani! Nie chcę, to nie takie. Bo teraz jest trochę problem. Bo tutaj mamy tak. Tutaj są gwinty, nie? No. Wszystko fajnie, super. Ale tutaj nic nie wystaje i ja nie mam do czego tego wkręcić. Rozumiem pani, o co chodzi? No. No i co teraz? To jest trzeba było iść dokupić. A ja będę musiał to wkręcić. Ale pan nie ma w tym kartoniku tego wszystkiego, co tam... To niech mi pani pokaże ten karton. No ten kartonik, co pan tu miał. Ten kran w nim. To on jest tam. No to tam musi być w tym. Co, faktycznie. Jest? Tak. No to widzi pan. Ja pochowam wszystko, co to jest. Do tego to zaraz chowam. Bo ten jak wziął narzędzia, to nie przyniósł potem narzędzi. Kto? Rozwalane były po ogródku. Kto wziął narzędzia? Ten pan u góry. To jest człowiek, nie wiem co to jest za człowiek. Idę skończyć z tym piecem, bo nie mam włożonych rękawic. Jak chce pani, to ja pani zrobię ten piec. Na rąbę tego drewna pani rozpalę. Ja sobie rozpalę. To jest moja robota. Nie niczyja. To jest robota. Ja się cieszę, jak mogę ten piec zapalić. Mhm. Ale widzi pan, ja po ciemku tam rąbę drewno w tej piwnicy. Co tam, światła nie ma? I nie wiem, co światło jest, tylko że on wyłącza i włącza. Jak sobie chce, to włącza, jak nie chce, to wyłączy. A on go nie robił, tego światła. Tylko robił Witek. A on go wyłącza i włącza. I policja przyjdzie i mówi, że go nie ma. No. Dopiero byli i powiedzieli wczoraj, przedwczoraj. A to kto to wyłącza? Pani syn czy co? Co? Bo ja nie rozumiem. Kto wyłącza to światło? No ten, co na górze jest, co się wprowadził tu. On wyłącza. On tam wszystkie narzędzia powybiera. Ja tam mam zrobioną taką szlifierkę prowizoryczną z tego, z pralki. To on sobie na ty, a to jest też na prąd i to ciągnie taka szlifierka, prąd. A tam jest jeszcze jedno światło nad tym się świeci, nad umywalką. Będzie pasować. No i znalazło się, to jest. Tak, jest. No. Wcześniej urodzone, to musi mieć wszystko. To, co należy do czego mieć schowane. Skończyć tym piecem, rozpalić go. Jak rozpalić, to będzie się paliło. No i co? Bierzemy włosa. Kręcimy, chyba każdy kiedyś robił. Chyba każdy kiedyś wodę robił, nie? Bierzemy włos, kręcimy. Tak. Kurwa, nie wyszło. Trochę się stresuje, wiecie? Dawno mi nie było. I co? I się stresuje, no. Ale jaki men. Tej pani mówi, że kto
ktoś tam na strychu i siedzi, ale raczej wątpię, że tak jest faktycznie. No, kto by tam na strychu chciał siedzieć? Że policję wzywa, że ten, nie wiem o co chodzi. Że jakiś gościu się wprowadził, Żydoukrainiec na dach. Znaczy na strych. No i patrzcie. Tak się zamyśliłem, że zrobiłem nie tą stronę. Ja pierdolę, od nowa będę musiał robić. Jezus Maria. Ten remont to nie dla mnie chyba. Nie wiem, że to je zrobię. Ja jak berety. Wiecie, nie żebym był jakimś fachowcem czy coś, ale jak mnie tutaj pani poprosiła, a wiem, że zrobię, to zrobię. A jeżeli tam jeszcze, wiecie, dla was mogę coś nagrać, to jak najbardziej jestem na tak. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Dawajcie znać w komentarzach. No i co? Robimy. Nie wiem, czy to jest chyba do wody, nie wiem. Wiem, że używają tego do gazu, ale do wody to muszę przeczytać. Gaz i woda, no. Do wody i gazu. Wysmarowane. Jedziemy. Będzie czy nie będzie działać? A to jest bardzo ciasno tutaj. Jak ja to mam wkręcić niby? Szkafelki popękają. Proszę pani! Proszę pani! Pani? Tak, na chwilkę. Bo tu jest tak, że to wchodzi na akurat i mi blokuje kafelka. I jak ja to będę przykręcał, to może pęknąć. No nie pęknę, nie przykręcaj do oporu. Ale ona, teraz widzi pani, to nie jest nawet włożone do końca, a to dopiero teraz sięga. Mhm. Widzi pani, teraz dopiero trzyma, a ona już blokuje, więc nie wiem co zrobić. No to ja bym zakręcał, to już nie pękło, to nie powinno pęknąć, jak pan będzie zakręcał. No raczej pęknie. Pęknie? No, raczej tak. A ja nie mam kątówki, żeby to pani tak wyciąć. Ani nic do glazury. To musi się pani zastanowić. A tutaj już nie mam przeduszki. Zobaczmy. Na ten kran był nierówno, musiało być z dwóch stron. No. No jak ten kran się włoży, to może się to dociągnie tam. Nie no, musiałbym albo teraz kręcić i musielibyśmy mieć nadzieję, że to się tutaj po prostu złuszczy dookoła. Rozumie pani? No. To się złuszczy. No albo po prostu pęknie w jakimś stopniu, nie wiem jakim. A może pozłożyć kieretkę czy co, żeby nie pękło? I tak pęknie, od nacisku. Niech pan nie będzie napsuł, że pęknie. Nie pęknie. Wkręci pan i nie pęknie. Będzie to kręcić? Dobre. No kręcić, no. Pęknie to pęknie, no to się mówi trudno. No i nie pękło. Ale jeszcze trzeba wkręcić. To więcej nie wkręcać. Nie, będzie się lało, jak nie wkręcę bardziej. Będzie się lało? No, musi być mocno. Ja na razie jest dobrze, bo się łuszczy wokół. Rozumie pani? Wokół się łuszczy i ten. Jest gitara. Ale jak pęknie przy środek, to będzie. O, ale nie, już chyba nie powinno w ogóle tam się wyciąć. Myślę, że to jest fajne.
uszczelek. Wkładamy. Jest, jest. Jest. To już jestem tu niepotrzebna. Nie. Tak to wygląda. Trochę się pouszczerbiało, ale myślę, że będzie ok. Bo tutaj są te, jak to się nazywa, te pokrywki. One to wszystko zakryją. Oj, będzie tak, o, gitara. Nie, chyba nie będzie. No, chyba nie będzie. Dobra, damy bez tego. No bo jak? Za mało wystaje. No, za mało wystaje. Nie mam jak tego dać. Nie wiem jak wam stać tutaj bliżej, żeby to było widać. Tutaj robimy. Tak, bo. No i co? Lecimy z tym wąsem. Tylko najgorsze jest to, jeżeli to nie jest dobrze mocno dokręcone, bo dokręcałem to tak, wiecie, żeby po prostu kafelka nie pękła. Że jak to nie jest dobrze dokręcone i ja zakręcę ten kran, to mi się będzie wolno. I tego się obawiam, że będę musiał to wszystko odkręcać znowu. Tego bym nie chciał. 30 tysięcy razy więcej roboty. Dobra, jedziemy teraz tym klutem. Myślę, że jest okej. Widziałem w ogóle, że Goblin wrócił na YouTube. Coś nie, coś tam obejrzałem. Wrócił z martwych. Świr paleta. Nagrywa tam jakieś Krzysia w Tajtoju. Wieczny kanał. Niby usunął, później dodał. A niech se nagrywa chłopak. Przynajmniej będziecie mieli co oglądać, widzowie. Widziałem też, że Lerka i Łukasz wrzucili. Wiecie, ja to jestem na bieżąco całe życie. W ogóle mam déjà vu, że to już się kiedyś stało, rozumiecie to? Ty no, déjà vu. A podobno życie to nie przeznaczenie. Idziemy z tym kranem. No jest on jakiś nowy. Jakaś używka taka. Ale myślę, że będzie działał. Czy w ogóle będzie działał, to będzie pytanie. Kręcimy. Nie wiem, czy widzicie w ogóle, czy robię coś. Nie mam pojęcia, po co się będzie w boku. Lepiej jak zobaczył się pewnie nagrywam, ale co? Nie ma nikogo.
kręcić. Najpierw zrobimy tą stronę, najpierw później tamtą, tam gdzie godziutko. Jak weszło, to chuj, tak z drugiej nie wyjdzie. Nie no, mamy to chuj szczerze. Czemu tak jest zawsze? Przy tych jak się można. Zawsze coś pod górkę. Jak Boga kocham. Dokładnie, muszę przekręcić to trochę jeszcze w dół. Gdzie to jest? Chyba będzie wite. Majster. To w ogóle siemię? Siemła. Możecie dawać znać w komentarzu, co zrobimy, że? To następnym razem postaram się poprawić. Ale myślę, że git. Że wszystko jest okej. Patrzcie to. Jest git, nie? Ale tu z tyłu nie ma miejsca, żeby to podnieść. Kurwa mać. I co teraz? Sorry, że klnę. Ale się zdenerwowałem, no. No nie, no tak nie może być. Muszę odkręcić trochę. Jezusie. Proszę pani. Tutaj trochę jest. No to już jest dobrze. Jest, no, ale niech pani zobaczy. Tu jest za mało miejsca z tyłu. Nawet palec nie wchodzi. I jak ja to podnoszę, to nie chce się, wie pani. Wyprostaj do końca. Nie wiem, czy to będzie tak działać. No to nie musi być nie wiadomo jak. Lać ta woda, tylko tak jak żeby kolana, żeby kwiatki tu umyć i do mycia, żeby poleciała woda. Dobra, tak to ja pan... teraz tak. Ja teraz zejdę do piwnicy, tak? I odkręcę wodę. A pani? A tam jest też zakręcony? Tak, tu jest zakręcony. Znaczy tam jest ten sam, co był. Co był. Tak, ten sam, a co był. A tu jest ten, co był tam. Tak. Odwrotnie, no dobrze, niech będzie jak chce. A tu jest bez rurki? Tu nie, no tu nie ma, tylko z prysznica by było wtedy. No, a tamtej nie ma tamtego kranu? On jest tutaj. Czyli o który pani chodzi? O ten drugi? O ten? O ten, co był dawniej tam. Ten pani chce? No, ten. Ten ja chciałam. A nie lepiej prysznic do mycia? No, prysznic do mycia lepszy. No. A ten nie musi być? Ten nie może być, bo tutaj nie ma... Musiałabym mieć pani tak, jak tutaj jest, widzi pani.
tutaj ma pani kurek, no. Znaczy no nie taki, tu powinien być jeden kurek i wtedy by był wąż do góry, a tutaj tego kurka nie ma i jest to. Rozumie pani? To ten kurek jest za... Może być ten, ale wtedy tak. Wtedy odkręcam to i tak pani ma bez tego, bez... Dobrze, to niech będzie tam, a przecież tym też woda poleci do miski. No tak, czego, nie? To tak jak mówię, że może być ten i wtedy ten wężyk stąd, przykręcam tu. Tak. No, chyba będzie pasował, no nie wiem. Ten wężyk stąd przykręcam tu i ma pani bez tego i jest sam wąż. Wychodzi na to samo, ale wtedy nie będzie tej blokady tutaj. Mhm. No. To lepiej niech będzie ta blokada. Tak? A co niech zostaną te krony. No dobra. To ja pójdę do piwnicy. I niech pani zobaczy, czy jest woda. Jest zakręcone, zakręcone. W kuchni jeszcze zobaczę. Idę. Jak będzie się coś lało, to niech pani krzyczy. Że... Jak gdzie będzie lało? Gdzie? Tu. Czy stąd. Będzie... Niech pani zobaczy, czy stąd nie, czy woda jest stąd. Od tego zakręcania i od tego tak, zakręcania, tak? Tak. No dobrze. Dobra, to ja idę. Jak coś, to niech pani tam zawoła. Znowu do tej piwnicy muszę wchodzić. Patrzcie, jakie to jest małe. Jest 20 cm wejścia. Jezus Maria, co to jest? Awaria? Tak, i tu jeszcze jeden. Gdzie on jest? Nie ten. Kurwa, jakaś pajęczyna wielka. Tak, wszystkie? Ten? Z kim ona gada? Słyszycie to? Dobra, idę zobaczyć. Jak działa? Działa? Czy nie? W ogóle woda nie leci. Chwilę. Działa. Niech pani potrzyma chwilę. Teraz tu odkręcamy. Tu się leje, tu muszę przykręcić. Z tamtej strony. Muszę przykręcić z tamtej strony. Jeszcze raz do piwnicy.